To prawda, jestem po raz pierwszy, bardzo mi się podoba. Impreza super, fajna inicjatywa, świetny pomysł. Pogoda dopisuje, wszyscy się dobrze bawią i o to chodzi. No nie wiedziałem, że Grudynia słynie właśnie z sadownictwa. Dowiedziałem się tego właśnie przyjeżdżając tutaj do Was. No naprawdę fajnie, że dalej się kultywuje te tradycje i jak najbardziej trzeba to uczcić, także takie święto, świetny pomysł moim zdaniem. No tak jak wspomniałem, naprawdę świetnie, wszystko dopisuje pogoda, ludzie zadają mi pytania, są bardzo zainteresowani tym, co robię. Wspaniała interakcja z dziećmi, chętnie ćwiczą, prowadzę z nimi warsztaty, robią sobie ze mną zdjęcia, także naprawdę impreza dzisiaj świetnie udana, oby tak dalej. No, zacząłem już ponad 15 lat temu, zobaczyłem filmiki na internecie, oglądałem też reklamy, że Gabonito i tak dalej, ale tak naprawdę sam zacząłem trenować, sam gdzieś to zaczęło się rozwijać przez te kolejne lata, także już prawie 16 lat trenuję, więc dużo pracy włożonej i teraz staram się czerpać z tego też korzyści i właśnie pokazywać to, co potrafię ludziom i występować jak najwięcej. No ja wręcz mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać. Chętnie zawsze wracam do miejsc, w których już występowałem. Fajnie jest występować po raz kolejny. No mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak nie za rok, to może w kolejnych latach. Nie zamierzam na razie kończyć kariery, więc trenujmy, oby tak dalej. To prawda, warsztaty przeprowadzam i będę przeprowadzał, po prostu warsztaty są to nauka prostych trików, prostych bardziej w formie zabawy. Dzisiaj jest święto jabłoni, więc każdy chciałby się bawić, no i tutaj właśnie takim sportowym kątem z piłką zabawą będzie i wszyscy już są chętni, naprawdę myślę, że każdy będzie mógł się czegoś fajnego nauczyć.